Siemanko, z tej strony Szymlaro. Tym razem postanowiłem pokazać Wam sprawę związaną z łączeniem kont. Dla tych, którzy są zainteresowani tematem, na pewno wiadome jest, że jest kilka warunków do spełnienia. Można po pierwsze maksymalnie połączyć 3 konta. No więc ja tutaj musiałem sobie wybrać konta, które chcę połączyć. Zrezygnowałem z tych, które mam poza Explorerem, po prostu je uśmierciłem. Sorry. Skasowałem hasło i zapomniałem o nich. A do połączenia kont na Explorerze wybrałem swojego rycerza, łucznika i konto turniejowe. Warunki do konta turniejowego nie są do końca znane. Ekipa je określa jako takie kryteria, które będą brane pod uwagę, czyli poziom ulepszeń, ekwipunek, ilość resetów, aktywność w turniejach, wyniki w tych turniejach. No nie do końca wiadomo, ale jasne jest kryterium kolejne, które mówi o całkowitym zakazie zasiadania w okresie próby, który trwa pół roku. Czyli ja nie mogę zasiadać nikogo i nikt nie może zasiadać moich kont. To jest oczywiste. I trzecie kryterium, które związane jest z czasem aktywności i tutaj chciałbym pokazać Wam, w jaki sposób na bieżąco weryfikowałem, czy to kryterium udaje mi się spełniać. Ponieważ od początku tego okresu próby, który zaczął się równo pół roku temu, czyli 1 kwietnia, nie istniała komenda time user, zatem nie można było sobie łatwo podejrzeć tego czasu, no to trzeba było go notować, tak? I w ten sposób, tworząc sobie prostą tabelkę na początku kwietnia, notowałem wszystkie czasy aktywności w minutach, które są widoczne w tych kolumnach. No jest tego troszeczkę tutaj. Po prostu wpisywałem mniej więcej szacunkowe czasy i ile grałem. Zarówno dla Kolibra, jak i dla Szymdaro, dla mojego rycerza. Na górze podsumowanie procentowe. Tutaj łączna suma minut, godzin, dób. I tak naprawdę to, co mnie bardziej interesowało, jako ciekawostka, ile czasu faktycznie, powiedzmy, grałem swoim rycerzem. Tak? Czyli tutaj, powiedzmy, w kwietniu, gdzie na dole mamy zakładki odpowiadające miesiącom, grałem 8 całych dni, czyli dób. Tak naprawdę. No może jestem no-life'em, nie wiem, zobaczymy, jak to wyjdzie na końcu. To już Wam pozostawiam tutaj do zdecydowania. No tutaj suma minut, prawda, to wydaje mi się jasne. I w ten sam sposób przez kolejne miesiące robiłem dokładnie to samo. Cały maj, prawda, ta sama suma minut. Tutaj stosunek procentowy czasu gry na Szymdaro do stosunku gry na czasu na Kolibrze. Analogicznie pozostałe tutaj jakby sumy. Czerwiec, lipiec, sierpień. Wrzesień, finalnie. Na tym kończymy. Mamy 1 października. Powinno być ok. Tutaj zakładka, która jest ciekawsza, czyli podsumowanie tego całego wyniku. Jeżeli chodzi o minuty, to tutaj mam skopiowane po prostu wyniki z poszczególnych miesięcy, jeżeli chodzi o minuty gry na łuczniku i na rycerzu. Tak samo analogicznie. Suma tych jednych i drugich minut dla obu postaci, wynik procentowy, prawda, który tu jest widoczny, więc jeżeli chodzi o kryterium minimum 20% aktywności, tak naprawdę na najaktywniejszej postaci z danego konta, bo to nie jest powiedziane, że to ma być 20% aktywności na koncie w sumie, tylko na najaktywniejszej postaci, no to w moim przypadku są te dwie. Więc tutaj bez problemu te kryterium spełniam. Zawsze tak chciałem, żeby była jakaś rezerwa, bo być mogłem się pomylić gdzieś tam w obliczeniach, w dodawaniu, w przepisywaniu, kontrolowaniu tego czasu. Łącznie 80 tysięcy minut, godziny, doby i tak naprawdę główny czas aktywności mojej, czyli rycerz, to jest 40 dni przez pół roku, no to jest ponad miesiąc, tak? To daje wynik procentowy w granicach 22% życia spędzonego grając rycerzem. No wydaje mi się teraz, jak na to patrzę, że jestem naprawdę no-life'em, jestem chory. No jak można ponad 1/5 czasu, czy prawie 1/4 spędzać, bo wiadomo, że tym łucznikiem ileś tam czasu pograłem, większość z tego czasu to po prostu ławczenie w gildii. Gdyż nie było tutaj określonych wymogów, jak ta aktywność ma wyglądać. No to poza jakimiś daily questami, zleceniami, czy kilkoma bossami, większość czasu spędzałem na rycerzu, więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o komendę time user, to sprawdziłem sobie dzisiaj rano, te wyniki wyglądają dość podobnie. Tutaj jest różnica pomiędzy tymi wynikami, które notowałem, a wynikami z komendy time user. No tutaj mamy ponad 20 godzin różnicy, tutaj prawie 10.
w obu przypadkach na minus, więc wydaje się, że po prostu nie zanotowałem jakiegoś czasu. Nie wiem, może przegapiłem, źle liczyłem, nie oszacowałem dokładnie, ale nie przejmujmy się tym. Według komendy TimeUser jest jeszcze lepiej. Mam wtedy większą procentową aktywność na łuczniku w stosunku do rycerza, więc to kryterium jest tak samo spełnione. Tutaj sobie sumowałem jakby łączny czas gry tym TimeUserem, no to jest około 2000 minut, tak, czyli ta różnica. Jeżeli chodzi o czas gry w sumie rycerza i łucznika, 31%, no wiem, że to już w ogóle jest jakiś absurd, to jest 1/3, to jest, nie wiem, blisko 7 godzin na dobę, a wiadomo, że to jest trochę trudne do osiągnięcia, więc no, jak się stawiało na noc do gildii postać, to ten czas się nabijał. Tutaj analogia do czasu w minutach, to jest czas w godzinach. No i takie szybkie podsumowanie tego czasu gry w godzinach w każdym miesiącu po kolei, począwszy od kwietnia, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, aż do końca września. No widać mniej więcej, w jaki sposób ten czas rozkładał się gry na łuczniku w stosunku do czasu gry na rycerzu. Tutaj z jakby wynikami z poszczególnych miesięcy. Wiadomo, że więcej czasu spędzam na rycerzu, no to 72% powiedzmy. No i widać tu też na tym wykresie, że większą aktywność miałem gdzieś tam w kwietniu, największą w maju, najsłabiej było w lipcu, tak? No wiadomo, cieplutko, fajna pogoda, no to nie siedziało się przed komputerem. Więc jeżeli ktoś kiedyś zwraca uwagę na forum, że ogromnym kłopotem jest zweryfikowanie tej komendy TimeUser, nie było, że przecież wprowadźmy ją, że to jest konieczne, nie można wiedzieć, ile ja grałem, jak ja do tego dojdę, skąd będę wiedział, czy mi konta połączą, czy nie, czy spełniam warunki, no to serio, naprawdę. Pisanie wartości, nawet orientacyjnych, każdego dnia, z każdego miesiąca po kolei, dodanie tego na końcu, podzielenie, mamy procenty, mamy temat rozwiązany, nie musimy się niczego obawiać. Jeżeli w trakcie tego czasu próby, gdzieś tam powiedzmy w połowie, okaże się, że mamy 15%, no to stawiamy postać do gildii, stoi sobie tam kilka dni i temat jest rozwiązany, tak? Więc no tutaj może na wyrost niektórzy narzekali na brak takich narzędzi, no ale skoro została ta komenda TimeUser dodana, no to sprawa jest oczywista, tak? W tej chwili no pozostaje nam tylko czekać, aż ta procedura ruszy. Mamy zapewnienie, że w pierwszej kolejności będą łączone konta, które zostały zgłoszone w kwietniu. Tak naprawdę 1 kwietnia powinny zostać połączone dzisiaj, no ale to jest moje zdanie. Ekipa twierdzi, że ta procedura powinna ruszyć dzisiaj, a samo łączenie potrwa jeszcze kilka miesięcy. No także pozostaje nam cierpliwie czekać. To dzięki za uwagę, pozdrawiam, na razie, trzymajcie się.